Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Hearthstone. Pomyślałem, że przypomnę wam się jak wyglądam, jeżeli zapomnieliście. Już dość długi czas, gdzieś koło miesiąca, nie było żadnych filmików na moim kanale z tych czy innych powodów. Natomiast ostatnimi czasy postanowiłem wziąć dupę w troki i troszeczkę wrócić do tego, co tutaj się działo. Mamy nowy dodatek z zapasem, mamy różne nowości, które pojawiły się w ciągu tego ostatniego miesiąca, nowe zadania, troszeczkę zmian, jeżeli chodzi o karty, także całkiem interesujące tematy. Oczywiście, jeżeli chodzi o nowy dodatek, już masa kart jest ujawniona, ale raczej nie będę robić omówienia, chyba że jakichś poszczególnych kart, które będą mnie bardziej interesowały. Zobaczymy, tak naprawdę zostało co ze 2 tygodnie do wyjścia tego dodatku, więc myślę, że wtedy będziemy kombinować jakieś talie i próbować coś dla was tutaj ponagrywać. A dzisiaj mam dla was filmik, który udało mi się nagrać przy okazji robienia zadania. Jednego z tych nowych zadań, dokładniej zadania na użycie chyba 50 razy Hero Power. Zrobiłem mocno autystyczną talię dla maga, którą za chwilkę zobaczycie, no i myślę, że outcome wyszedł całkiem interesujący. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta gierka, postaram się was przez nią przeprowadzić, no i oczywiście finish będzie warty oglądania, także zapraszam was serdecznie i już startujemy gierkę. Moi drodzy, talia dla maga to było to, co pierwsze przyszło mi do głowy, ze względu na to, że mamy kilka kart, które pozwalają nam używać naszej mocy specjalnej, tudzież Hero Powera, więcej niż jeden raz. Jak na pewno wiecie, mamy chociażby Kol'Dara Drake, która pozwala nam używać tej mocy specjalnej nieskończoną ilość razy w turze, teoretycznie. Mamy tego Garrison Commandera, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, który pozwala nam użyć 2 razy, to akurat jest karta neutralna, ale generalnie rzecz biorąc mamy możliwość troszeczkę z tego skorzystać, oczywiście oprzeć to wszystko o inspirację. No i macie już po prawej stronie deck, zobaczycie co z tego wyszło. Trafiliśmy na Hektora, na Priesta. Oczywiście gramy Wild, ze względu na to, żeby mieć po prostu dostępną większą ilość opcji, jakby, które biorą pod uwagę moc specjalną. Jak widzicie, ręka na początek jest taka sobie, bym powiedział. A musimy wziąć pod uwagę, że Priest w Wildzie jest naprawdę mocną klasą. Kontrolny Priest, gdzie ma nadal dostępne chociażby Light Bomby, gdzie ma dostępnych Death Lordów, gdzie ma dostępnych Sludge Belcherów, jest na pewno bardzo mocną klasą. U nas tak naprawdę nie ma jakichś tutaj super epickich rzeczy, ale możecie zwrócić uwagę na decklistę, na Majordom Executusa, który ma tutaj być, powiedzmy, czymś w rodzaju finishera, szczególnie w połączeniu z Frost Giantami. No na razie nie mamy za specjalnie co zrobić. Mamy 2 Code Riderów i Flame Strike'a, to są karty, których na pewno przez najbliższe tury nie zagramy. Jako że mamy używać Hero Power, to użyłem po prostu Hero Power do grywania tutaj tego Garrison Commandera, nie było za specjalnie sensu, wydaje mi się. Możemy oczywiście drołować. Mamy też Fencing Coachów, którzy pozwolą nam zagrać Hero Power za darmo w momencie, który sobie wybierzemy. Mamy oczywiście Fallen Hero, który wzmacnia nasze Hero Power. Frost Gianty, tak jak wspomniałem. Justicar Trueheart myślę, że też pasuje do takiego deku. No i chyba najmocniejsza karta z inspiracją, moim skromnym zdaniem, czyli Nexus Champion Saran. Maiden of the Lake jest jak najbardziej fajną opcją na tą turę. Pozwala nam nie dość, że skontestować troszeczkę z tyłu, to w kolejnej turze wykorzystać to w fajny sposób, zagrywając Garrison Commandera i pingując 2 razy. Akurat to sobie spokojnie zmieścimy. No jak widzicie, tutaj przeciwnik rozwija z tyłu. My mamy oczywiście Flame Strike'a na ręku, więc nie jest to jakiś specjalny problem. Doszedł Frostbolt i dzięki temu możemy od razu sprzyścić pierwszą część Shreddera przynajmniej. I w tym momencie popingować. No niestety tutaj z 1-1 stuntem przyjdzie nam 2-2 na stół. Mogliśmy zagrywać Garrison Commandera, ale byśmy wtedy nie zmieścili już tego drugiego Hero Power, ze względu na to, że ten Frostbolt poszedł w tej turze. Co nie zmienia faktu, że ten stół nie wygląda jakoś strasznie ze strony naszego przeciwnika. Szczególnie, że jak widzimy, Mind Vision ukradł nam Arcane Intellect, w zasadzie chyba najlepszą kartę, jaką mógł nam ukraść. Chociaż Code Rider w zasadzie też nie był wcale złą. Przez to, że tutaj ma tylko 5 punktów obrażeń na stole, Kol'Dara Drake ma 6. Jeżeli pójdzie na to Entomb, jeżeli pójdzie na to Shadow War Dev, to trudno. Jeżeli nie, to jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, bo już za chwilę będziemy mogli tych Code Riderów odpalać. Mamy 2 Flame Strike'i na ręku,
więc też jest jak skontrować to, co w tej chwili on ma na stole i to, co być może będzie nam tutaj próbował rozwijać. Podejrzewam, że to jest jakiś endzot, szczególnie jak widzimy tutaj właśnie Wobbling Grounds, widzieliśmy wcześniej Infested Taurena i Infested Gula, tak? Ten jeden szybny, tak się nazywał Infested? Tak, to pamiętam. Tak czy inaczej, moi drodzy, no widać, że jest tutaj dużo defratli, więc raczej jest to endzot. Taki kontrolny priest z endzotem i dużą ilością defratli. Myślę, że jesteśmy w stanie coś takiego przetrzymać, jeżeli będziemy mądrze trzymali tego drugiego Flamestrike'a. W tym momencie oczywiście on był bardzo korzystny, bo przez następne trzy tury nie zobaczymy endzota. Jest Sylvanas, w tym momencie jedyne co nam pozostaje to po prostu strajdować, nie mamy żadnego polimorfa ani niczego takiego. Ale akurat mamy szóstą turę, więc możemy od razu wyjść do Riderem i zacząć rozwijać nasz stół. Jedyny problem z nim jest taki, że ginie oczywiście od Shadow World Pain. No ale jak zginie, no to trudno. No, mamy zawsze drugiego, mamy Fencing Coacha, którego możemy jeszcze zmieścić. No właśnie, jest Shadow World Pain. Tego się mogliśmy spodziewać, raczej Priest grywa Shadow World Pain. Tutaj na szczęście przyzwał mu się bardzo słaby stronnik, tylko 2-2. I tutaj ten Polluted Hoarder również nie jest jakąś specjalnie straszną dla nas opcją. Tutaj oczywiście idealnie no, byłoby zagrać Nexus Champion Sarada, ale nie mamy możliwości wtedy dwa razy spingować. Więc tutaj na pewno ten Garrison Commander jest kartą, którą chcemy w tym momencie wykorzystać. Mamy dwa pingi i możemy dograć sobie Fencing Coacha albo Ice Blocka. Ice Block jest tutaj moim zdaniem lepszą opcją. Fencing Coach jeszcze może się przydać, szczególnie biorąc pod uwagę, że będziemy chcieli troszeczkę presji zastosować w kolejnej turze. Dlatego, że teraz jest jego 9 tura, kolejna jest 10, może już pójść Sylvanas i musimy, przepraszam, może już pójść Endzot i musimy próbować jakby zapanować nad tą całą sytuacją. Tutaj hello, hello, hello nie jest dla nas żadnym problemem, rozumiem, że to taki tech anti-agro, czyli może być tak, że koleś nie ma Naxxramas, bo nie widzieliśmy ani Belcherów, ani The Floordów, ani Haunted Creeperów, jeżeli dobrze pamiętam. Także może po prostu w ten sposób to sobie zastępuje. Explosive Shot jak najbardziej dobra karta dla nas. Możemy tutaj zmieścić Fencing Coacha i dobraliśmy przy okazji Majordoma Executusa. Jako, że mamy Ice Blocka w tym momencie założonego, jeszcze drugiego w tych kartach, które zostały nam w talii, to nie jesteśmy wcale w takiej złej opcji. Snitzel Shredder nie jest dla nas specjalnym problemem. Jedyne co musimy zrobić, to liczyć na to, że uda się tą drugą jego część, że tak powiem, zczyścić. Tutaj oczywiście ten Explosive Shot się bardzo fajnie przyda. Zobaczmy tylko, co wypadnie z niego. We're gonna be rich, nie jest to żaden problem. Oczywiście możemy strajdować to stronnikami, których mamy w tym momencie na stole, ale zawsze warto spingować, zobaczyć, no nie wiem, może byśmy dobrali coś jeszcze innego, coś, co by nam tutaj zmieniło zagranie. Jest drugi Majordomo Executus. Myślę, że jest na pewno lepszą opcją niż Ronin, bo nawet jeżeli by nam, nie wiem, ukradł, wyciszył, nie wiem, cokolwiek, no to mamy zawsze drugiego. Przez to nie dość, że Sarat nam zostaje na ręku, przepraszam, na stole, to jeszcze dobieramy sobie kolejne karcioszki i ten Majordomo Executus może już w następnej turze pójść. Pilot jest Skygolem. Żaden problem, można go spokojnie strajdować. Teraz jest to teoretycznie nie najgorszy stół pod to, żeby spróbować tego Flame Strike'a, tak? No byłoby to raczej korzystne. Może jakaś czwórka wypadła, która ma jeden z tyłu i można by to łatwo strajdować. Ale wydaje mi się, że to nie jest odpowiedni moment na to. W tym momencie mamy oczywiście Doomsayera na ręku. Mamy oczywiście Executusa. I wydaje mi się, że zostawienie tutaj tego Sarada na stole jest dużo lepszą opcją ze względu na to, że jeżeli on chce to strajdować, to musi sobie rozbić tego szatkownika i wydaje mi się, że wtedy on mu się nie przyzwie już. Nie liczyłem dokładnie, ile defratli poszło. Na pewno Infested Tauren, na pewno Sylvanas. Nie pamiętam, co tam jeszcze było. Nie wiem, czy Kern był, czy nie. Na pewno w tej talii jest. Ale tak czy inaczej, no zagrywamy w tym momencie Executusa. Tradowanie tego nie ma sensu, bo i tak nie zmniejszymy liczby obrażeń na stole. Jeżeli on tutaj straduje dwoma stronnikami, zagra holinowe, no to trudno. Tak naprawdę stracimy życie na tym zagraniu.
No teraz już może troszeczkę mniej. No, jest jednak Sarge Belcher, czyli gościu jednak ma. Ma tutaj. Boże. Tak, Seramas, przepraszam. No i zostały mu trzy karty na ręku. Oczywiście jedną z nich może być Endzot. I to może być dla nas bardzo niekorzystna opcja, ale wydaje mi się, że trzeba będzie tutaj troszeczkę zaryzykować ze względu na to, że no nie mamy za bardzo jak w tym momencie inaczej się bronić. To jest dla nas idealna opcja, dlatego że to nie jest w stanie zabić żadnego z naszych stronników. Doomsayer tutaj blokuje mu oczywiście Endzota, musiałby zabić Doomsayera i zagrać Endzota w jednej turze, a jak wiemy, no to jest niemożliwe, bo Endzot już sam w sobie kosztuje 10 many. Także na pewno będziemy mieli Ragnarosa na stole. Widzimy Haunted Creepery. Teraz poszły troszeczkę zaskakujące, można powiedzieć, i na pewno nam to psuje tą opcję z Ragnarosem, bo liczyłem na to, że uda się to w jakiś fajny, korzystny sposób wykorzystać, a jednak nie. Pewnie tutaj te Hero Power pójdzie w któregoś z tych stronników 1-1. Ale to nic, to nic. Możemy spokojnie zagrać Kodo Ridera, spingować i dograć Frost Gianta. W tym momencie nasz stół wygląda bardzo pokaźnie. I nawet jeżeli on zagra w tym momencie Endzota, to wcale nie jesteśmy w takiej złej sytuacji, szczególnie biorąc pod uwagę Fireballa, którego mamy w ręku. I biorąc pod uwagę na przykład Mad Scientista czy Fallen Hero, których możemy wystawić, żeby Sylvanas ich przejęła. Jak widzicie, moi drodzy, Sylvanas nawet się nie przyzwała przez to, jak dużo tych Death Rattle było po stronie naszego przeciwnika. No i oczywiście musimy tutaj tradeować te taunty. Musimy liczyć na to, że ten Ice Block będzie wystarczająco dobry, żeby przetrzymać i gdzieś tą grę jeszcze wykończyć. No oczywiście w tym momencie możemy zagrać sobie Fencing Coacha, możemy zagrać sobie Elite Tauren Chieftaina. Przez to, że będziemy mieli mniej many na to Hero Power w kolejnej turze, to może ta karta z PTC rzucanego tylko i wyłącznie for fun. Oczywiście może nam coś więcej pozwolić. Power of the Horde, jedyne co nam może dać, to Corcon Elite, to jedyne co by tutaj cokolwiek zmieniało. W tym momencie wcale nie jesteśmy w takiej złej sytuacji na stole. Jeżeli on chce to tradeować, no to musi nieźle pokombinować. Jeżeli chce nam popchnąć bloka i nie stradeować stołu, no to nadal jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Jedyne co nas tutaj może zaboleć, to jest Light Bomb oczywiście, ze względu na to, że jego stronnicy mają więcej z tyłu niż z przodu, że tak się wyrażę. No a nasi 8-8, 5-5, 3-3 w tym momencie, także na pewno by nas to zabolało. No ale nie jesteśmy jeszcze w totalnie przegranej sytuacji. Możemy spokojnie wyciągnąć drugiego Icebloka, w razie czego możemy zrobić Mad Scientist i Fireball w niego. I mamy Icebloka gwarantowanego. Jak widzicie, on nie czyści za specjalnie naszego stołu. 8-8 już nie ma jak czyścić stołem, musiałby tutaj, nie wiem, Entomb pójść czy coś takiego. Zobaczymy, nadal ma gościu 10 many, także Rogues do it. No to on dobrał lepiej. Jeżeli chodzi o tą kartę z Elite Tauren Chieftaina, w sumie nie wiedziałem co wrzucić na to miejsce, wrzuciłem coś co po prostu jest fajne. Okej, okay, Holy Smite na zakończenie. Już nie ma chyba czym atakować, tak? Zostało mu 2-6, no ale 2-6 już tutaj nic nie zmieni. Nie wiem czemu nie zaatakował tym i Holy Smite nie trzymał na co innego, ale kto by się przejmował takimi rzeczami. Także w tym momencie możemy zagrać Hero Power tak czy inaczej. +11 brzmi całkiem dobrze. By fire be burned. No cóż, moi drodzy, tak jak wspomniałem na początku filmiku, myślę, że końcówka jest tego warta. Jeszcze zobaczymy, co tutaj przyjdzie nam z hordy, w hordę, za hordę w mordę. Ragnaros tutaj wyskilował. Nie ma tutaj co unikać odpowiedzialności, że tak powiem. Wszystko to było czyste RNG, czyli to, co najbardziej lubimy oglądać. Mam nadzieję, że taki dość dziwny odcinek wam się spodobał. Nie polecam tej talii na ladder. Jeżeli musicie koniecznie zrobić questa na używanie Hero Power, to wydaje mi się, że już lepszą opcją jest granie po prostu, nie wiem, gier rankingowych czy arenki i tego Hero Powera używanie tyle razy, ile będzie potrzeba w tylu grach, ile będzie potrzeba. Autystyczne talie polecam zostawić na casuala. Jeżeli macie ochotę się pobawić, jeżeli macie dostępne takie karty, no to możecie zrobić coś podobnego do mojej talii i spróbować samemu swoich sił w takiej dość
dziwnej opcji, gdzie majordomo executus jest waszym win condition. Tak czy inaczej, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście przy tym. Przepraszam was, że tak naprawdę bardzo długo mnie nie było. Postaram się takie filmiki casualowe, że tak powiem, powrzucać w najbliższym czasie. Jak wyjdzie dodatek, to na pewno będziemy coś kombinować z nowymi taliami, a tymczasem dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że podobało wam się, mam nadzieję, że wrócicie na kolejne filmy na ten kanał. A tymczasem powodzenia w waszych grach i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Będę przeżuwać twoją duszę, dziwko.